zwierzęcy mają swoje cuda. Nasi naukowcy, dając odpór zaprzańcom na wystawie w Rzymie, zaprezentowali po raz pierwszy efekt antygrawitacyjny, który z cudami nie ma nic wspólnego. Inżynier Bogumił Niechcic z Kalińca przedstawił swój zbiornik, w którym półkilogramowy kawałek lignitu utrzymywał się w wodzie bez żadnego podparcia. Wzbudziło to niesłychane zainteresowanie w kręgach naukowych zgniłego zachodu. Lewitujący obiekt fotografowano, filmowano, a nawet próbowano polizać. Natręta, co prawda, odgoniono, ale niefortunnie zaplątał się w żyłki, na których Niechcic Bogumił powiesił swój okaz. Pokaz w Rzymie nie okazał się jednak fiaskiem, bowiem inżynier Bogumił na pniu sprzedał cały zapas idealnie przezroczystej żyłki. Zakupu dokonał biskup Francesco Bongiorno. Powód zakupu nie jest znany. 2 tygodnie po wystawie w Watykanie huknęła plotka o lewitujących księżach, ale nasze źródła nie łączą tego z wydarzeniami na wystawie w Rzymie. Szeroko zakrojona akcja poszukiwania ukrywającego się w naszym kraju dilera akwarystycznego narkotyku, jakim jest lignit, zakończyła się połowicznym sukcesem. Co prawda dilera nie schwytano, za to pod podanym adresem zatrzymano pana Romana wraz z mężem i ich ojca Tadeusza. Linia naszej władzy jest słuszna i nie popiera dewiacji. Nowoczesna metoda mocowania roślin do elementów drewnopodobnych przybyła do nas z zaprzyjaźnionej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Hans von Reisschwecke przekazał na ręce akwarysty z Łodzi prezent w postaci pakietu pinezek wyprodukowanych w byłej fabryce Messerschmitta. Dzięki temu polscy akwaryści oszczędzą wydawane wcześniej dewizy, które szły na nitki, żyłki i obcej produkcji kleje. Robotnicy z zakładów zbrojeniowych podjęli zobowiązanie, że w przeciągu miesiąca wykonają roboczy odlew pineski i już w grudniu na rodzimy rynek zostanie rzucona próbna partia polskich pinezek. Aktyw zakładu zobowiązał się również do tego, że większość z wypuszczonych w próbnej partii pinezek będzie miało ostre czubki. Producenci ze zgniłego zachodu już zgrzytają zębami i liczą straty spowodowane przyjaznym gestem niemieckiego proletariusza. Akwarysta z Łodzi, aby jeszcze bardziej ich pogrążyć, zaprezentował swoje dzieło społeczeństwu. Rośliny przymocowane socjalistycznymi pieneskami prezentują się o niebo lepiej niż te mocowane obcymi ideowo elementami.